Wyjaśnić niewyjaśnione to opowieści o prawdziwych zbrodniach. Witajcie. Dziś powrócę do sprawy Iwony Wieczorek. Ten odcinek będzie podsumowaniem ostatnich kilku miesięcy oraz wszystkich wydarzeń, jakie miały miejsce. 13. rocznica zaginięcia jest odpowiednim czasem, aby nie dać o tej sprawie zapomnieć. Jest to też odpowiedni czas, aby naprostować niektóre z wątków, wokół których narosło wiele nieprawdziwych teorii. Spróbujmy jeszcze raz oddzielić kłamstwo od prawdy. Zapraszam do wysłuchania historii Iwony Wieczorek. Genezy tego zaginięcia raczej nikomu nie muszę przypominać. 19-letnia Iwona Wieczorek bawiła się wraz ze swoimi znajomymi w jednym z sopockich klubów. Niespodziewanie w trakcie imprezy doszło do sprzeczki między grupką znajomych. Niestety, po dziś dzień nie są znane powody ostrej wymiany zdań. Wiemy tylko tyle, że Iwona klub opuściła w nerwach i zdecydowała się na samotny powrót do Gdańska. Całość zdarzeń miała miejsce w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Tego dnia i nocy pogoda dopisywała w najlepsze, dlatego nastolatka zdecydowała się wracać pieszo. Odwagi być może dodawał jej fakt, że słońce powoli budziło się do życia. Część drogi gdańszczanki została uwieczniona na kamerach monitoringu. Ostatni zapis pochodzi z godziny 4:12 nad ranem. Iwonie do pokonania został tylko niewielki odcinek drogi. Jednak możliwości dotarcia na jej osiedle było kilka. Prawdopodobnie dziewczyna wybrała drogę, którą przemierzała codziennie, czyli wiodącą przez Park Regana. Niezwłocznie po ujawnieniu informacji o zaginięciu Iwony Wieczorek, opinia publiczna zawrzała. Podejrzenia padły nie tylko na jej znajomych. Głównym podejrzanym stał się mężczyzna z ręcznikiem idący za Iwoną. Niestety przez 12 lat nikomu nie udało się ustalić jego tożsamości. Przełom miał nastąpić w zeszłym roku, gdy policjanci pracujący nad sprawą udostępnili fotografię pewnego człowieka. Zdjęcia były kadrami z krótkich filmików nagranych na terenie Trójmiasta. Przedstawiały mężczyznę grającego w tak zwane trzy kubki. Rzeczywiście w pierwszej chwili podobieństwo pomiędzy tym mężczyzną a facetem z ręcznikiem było uderzające. Od chwili opublikowania fotografii nie minęły 24 godziny, jak na komisariat policji zgłosił się chorzowianin Teodor N. Mężczyznę niezwłocznie przesłuchano w charakterze świadka. Całości wydarzenia towarzyszyła medialna otoczka, jednak po czasie wszyscy nabrali wody w usta. Dopiero po kilkunastu tygodniach okazało się, że Teodor nie ma nic wspólnego z zaginięciem Iwony Wieczorek. Tego dnia nie było go nawet w Gdańsku. Zatem tożsamość faceta z ręcznikiem nadal pozostaje nieustalona. Ja na ten temat mam swoje dwie hipotezy. Jedna jest taka, że mężczyzna był obcokrajowcem i niewykluczone, że mógł być marynarzem. Zatem może nawet nie zdawać sobie sprawy z bycia obiektem zainteresowań policji. Druga hipoteza jest zdecydowanie smutniejsza. Wspomniany mężczyzna może już nie żyć. Tutaj nie wykluczałbym nawet udziału tych samych osób, które są odpowiedzialne za zaginięcie Iwony Wieczorek. Przejdźmy w ten sposób do kolejnego wątku, wymagającego również obszerniejszych wyjaśnień. Niedługo po zaginięciu Iwony za namową jej znajomego, rodzina zdecydowała się na powierzenie sprawy detektywom. Dziś skupię się tylko na jednym wydarzeniu. Do wspomnianych wydarzeń doszło w maju 2021 roku. Znany detektyw ogłosił wtedy kolejny przełom w sprawie. Zasugerował nawet, że jeden z więźniów wskazał mu obszar, na jakim może spoczywać ciało Iwony Wieczorek. Zaraz za detektywem do Trójmiasta zjechały się wszystkie wiodące redakcje w kraju. Każdy zainteresowany sprawą czekał na rozwój wydarzeń. Po kilku godzinach poszukiwań ujawniono szokujące informacje. Para detektywów znalazła pod ziemią tajemniczy pakunek. Miało to miejsce w pobliżu zejścia na plażę numer 63, gdzie gdańszczanka była widziana ostatni raz. Pod warstwą ziemi wykopano plastikową reklamówkę. Była w niej biała koszula z czerwono-brunatnymi plamami oraz rajstopy i dwa noże. Jeden z nich określono jako kuchenny, drugi natomiast nazwano bojowym.
Kawałek dalej ujawniono fragment granatowego materiału, przypominającego spódniczkę zaginionej nastolatki. Bardzo szybko powiązano owe znaleziska z zaginięciem 19-latki. Niemal od razu przyjęto za pewnik, że mogą to być jej rzeczy. Potwierdzeniem miało być zapakowanie ich przez domniemanego sprawcę w reklamówkę. Jeszcze tego samego dnia na miejscu zjawili się technicy kryminalni. Odkryte przez detektywa rzeczy zabezpieczono w tekturowej kopercie i oddano do dalszej ekspertyzy. Podobnie jak w przypadku mężczyzny z ręcznikiem, wyników nie podano szumnie do wiadomości publicznej. Całe szczęście, że owym rzeczom zrobiono zdjęcia. Jeszcze większe szczęście polegało na tym, że mogli im się przyjrzeć internauci. Bardzo szybko podważono wiarygodność białej koszuli. Iwona Wieczorek, feralnej nocy, była ubrana w koszulkę w paski, natomiast ta odnaleziona przez detektywów była w całości gładka. Niewykluczone oczywiście, że mogłaby pochodzić od sprawcy. Jednak wtedy też nie mógłby to być facet z ręcznikiem, ponieważ jego koszula również zawierała wzory. Kolejnym znaleziskiem były damskie rajstopy. Tutaj ponownie internauci nie zawiedli. Prawie niemożliwym jest, aby tej nocy nastolatka miała je na sobie. Dziewczyna wracała do domu pieszo, natomiast w dłoni trzymała buty. Wątpliwym jest, aby zdecydowała się iść boso w rajstopach. Szybko uległyby zniszczeniu i wyglądałyby nieestetycznie. Jak wiadomo, estetyka w tym wieku jest szalenie istotna. Kolejne rzeczy w reklamówce to wspomniane już noże. Wiadomo, że nic tak nie działa na wyobraźnię opinii publicznej, jak znalezienie domniemanego narzędzia zbrodni. Tutaj też wskazywano, że na jednym z nich znajdują się czerwono-brunatne plamy. Wszystko do tego czasu wydawało się prawdziwym przełomem i niemal rozwiązaniem zagadki. Jednakże do działania ponownie wkroczyli internauci. Dopatrzyli się jednego, szalenie ważnego detalu. Szumnie nazywany nożem bojowym, nóż okazał się narzędziem kolekcjonerskim. Pochodził ze znanej gry komputerowej i miał na sobie tak zwanego skina, określającego jego rok produkcji na 2012 rok. Zatem w drodze podsumowania. Znalezione rzeczy nie miały nic wspólnego z zaginięciem Iwony Wieczorek. Ta droga przez cały czas pozostaje otwarta, bowiem nie ma żadnego namacalnego dowodu na dokonanie domniemanej zbrodni. Ostatnio media obiegła kolejna i szokująca teoria. Jeden z byłych policjantów wyjawił swoją hipotezę. Zdaniem mężczyzny Iwona Wieczorek miała być w ciąży i to miało być powodem jej zabójstwa. Nie ukrywam, że dostawałem takie informacje już kilka miesięcy temu. Przed kilkoma tygodniami poprosiła mnie o kontakt osoba subskrybująca ten kanał. Oddzwoniłem na wskazany numer i odbyliśmy ponadgodzinną konwersację. Podczas rozmowy przewinął się również temat domniemanej ciąży. Zdaniem tej osoby Iwona mogła spodziewać się dziecka, a ojcem miał być Patryk. Idąc dalej, osoba ta zasugerowała, że koperta z pieniędzmi w pokoju dziewczyny mogła mieć przeznaczenie na zabieg, aby pozbyć się problemu. Tutaj nie winiłbym informatora, ponieważ media dostatecznie zmanipulowały obraz przed opinią publiczną. Informator wskazywał dalszy przebieg wydarzeń. Iwona miała poddać się zabiegowi, a później tego żałować. Sugerowano, że Patryk mógł dać jej obietnicę powrotu, jeśli tylko tego dokona. To właśnie wiadomość, że bawi się on w klubie z innymi dziewczynami, miała wyprowadzić Iwonę z równowagi. Podkreślam, że to tylko teorie utworzone na bazie plotki o gotówce nieznanego pochodzenia. Dziś zamierzam wyjaśnić sprawę koperty. Postaram się ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości z nią związane. Koperta jako koperta faktycznie istniała. Znajdowały się również w niej pieniądze. Jednak nie były one własnością Iwony, należały do jej matki i miały służyć na bieżące wydatki salonu fryzjerskiego. Być może matka dziewczyny czuła, że w jej pokoju w komodzie te pieniądze są po prostu bezpieczne. Dlaczego zatem Iwona Wieczorek powiedziała swojej koleżance coś innego? Tego nie wie nikt, być może jak to nastolatka, chciała po prostu jej zaimponować. Zatem na bazie jednego zdarzenia urosło wiele niebotycznych historii. Jednak wyjaśnienie sprawy koperty nie jest wiążące z domniemaną ciążą zaginionej 19-latki. Jednym z ważniejszych argumentów jest relacja pomiędzy Iwoną a jej matką. Kobieta jest zdania, że córka nie zataiłaby przed nią takich informacji. Żyły w przyjacielskich i otwartych relacjach. Kobiety mówiły sobie o wszystkim i nikt nie miał potrzeby życia w kłamstwie.
Matka Iwony wielokrotnie podkreślała, że dziewczyna podczas tych feralnych dni przechodziła kobiece dolegliwości. Kolejnym argumentem do obalenia jest pewna plotka. Media rozpisywały się o tym, że Iwona chciała wyjawić swojej babci coś bardzo ważnego. Wielu doszukiwało się w tym teorii potwierdzających ciążę. Matka Iwony, aby uciąć te spekulacje, postanowiła wybrać się do swojej byłej teściowej w towarzystwie świadka. Zapytała wtedy o wspomnianym zdarzeniu, babcia Iwony Wieczorek zaprzeczyła. Iwona nigdy nie dzwoniła do niej w takiej sprawie, ani nie poruszała takiego tematu. Było to wyłącznie wytworem dziennikarskiej wyobraźni. Zatem podsumowując, czy Iwona Wieczorek mogła być w ciąży? Raczej, a niemal z całą pewnością nie. Dziewczyna była młoda i ambitna, chciała podróżować i kontynuować kształcenie się. Nastolatka była też na swój sposób odpowiedzialna i nie zdecydowałaby się w takim przypadku na spożywanie alkoholu podczas imprezy. Kolega Iwony Wieczorek, będący z nią na feralnej imprezie, został dwukrotnie zatrzymany przez policję. Za pierwszym razem doszło do zatrzymania w związku ze sprawą zaginięcia gdańszczanki. Razem z nim zatrzymano jego partnerkę. Mężczyzna usłyszał wtedy zarzuty w związku z utrudnianiem śledztwa i mataczeniem. Prokuratura przedstawiła dowody, że po zaginięciu swojej koleżanki dostał się on nielegalnie do jej mieszkania. Następnie z laptopa zaginionej wysyłał wiadomości na popularnym komunikatorze, podając się za matkę dziewczyny. Kolega Iwony od początku starał się kierować śledztwo na fałszywe tory. Mężczyzna sugerował, że dziewczynę wywieziono do jednego z domów publicznych. Wspomniany kolega ogólnie jest bardzo ciekawą postacią. Już na początkowym etapie śledztwa wykazywał się dużą aktywnością w sprawie. Podając przykłady, muszę się odnieść do tego, choćby jak rozwieszali plakaty z wizerunkiem zaginionej. Jak później zostało to potwierdzone, w wielu miejscach nie dokonali tej czynności. Kolega nastolatki był też w kręgu zainteresowań znanego jasnowidza. Podczas gdy jasnowidz próbował uzyskać wizję, osoba kolegi nie dawała mu spokoju. Wszystko to nagrały kamery programu Interwencja. Jasnowidzowi nie podobały się wyjaśnienia chłopaka, jego uwagę frapowały też dwa telefony komórkowe należące do niego. Mężczyzna wypowiedział się wtedy bardzo wulgarnie w kierunku jasnowidza, aby nie szukać w nim sprawcy. Zagroził, że jeśli tak będzie, to się pakuje i nazajutrz wyjeżdża do Holandii. To nie był pierwszy raz, kiedy jawił się on jasnowidzowi. Innym razem wspomniany miał wizję dotyczącą faktur. Jak się okazało w zeszłym roku, nic bardziej mylnego. Kolega Iwony Wieczorek jest zamieszany w potężną aferę z wyłudzeniami VAT. Wszystko opierało się o wystawianie przez przedsiębiorców pustych faktur. Niedługo po rozbiciu grupy i pierwszych zatrzymaniach dokonano innego makabrycznego odkrycia. Mianowicie natrafiono na ludzkie szczątki w Bielowicku, nieoficjalnie było to kilka ciał. Znaleziono również beczki wypełnione kwasem. Mnie natomiast zastanawia coś innego, czy te sprawy mogą być ze sobą powiązane. Będąc przy temacie kolegi, nie wolno zapominać o numerze tożsamym. Nadal będę się upierać przy tym, że Iwona mogła dotrzeć na swoje osiedle. Ojczym nastolatki słyszał, jak ktoś woła jej imię. Niewykluczone, że to właśnie chwilę po tym mogło dojść do zbrodni. Hipotez odnośnie motywu jest kilka. Jedna z nich zakładała zazdrość o tego samego mężczyznę. Inna mówiła wprost, że była to próba uciszenia. Zdaniem internautów Iwona Wieczorek miała być w klubie świadkiem nielegalnego procederu. Jedni zakładali, że mogło chodzić o działania Krystka, inni sugerowali otwarcie, że mogło chodzić o handel nielegalnymi substancjami. Stać mieli za tym funkcjonariusze i ochroniarze. Teorii w tej sprawie jest mnóstwo. Jednak uważam, że w każdej teorii może się czaić ziarenko prawdy. Nad tą sprawą ktoś ewidentnie czuwa i dba, aby nie znalazła swojego wyjaśnienia. Na przestrzeni lat pojawiały się różne głosy. Mówiono nawet, że za zaginięciem Iwony może stać syn znanego polityka. Ta teoria jednak mimo wszystko bardzo szybko ucichła. Kolejną osobą budzącą zainteresowanie była postać biznesmena. Wiele lat mnie ostrzegano, aby nie poruszać tego tematu. Jednak zbyt wielkie grono osób dostarczało mi informacji, między innymi o archiwalnym nagraniu z wydania wiadomości telewizji publicznej. Dzień po zaginięciu gdańszczanki z komina jednej willi wydobywał się czarny i gryzący dym. Przechodnie określali go jako duszący i porównywali do dymu z krematorium.
Budziło ich uwagę, że ktoś pali w piecu podczas 30-stopniowego upału na dworze. Przechodzę powoli do ostatniego tematu w tym odcinku. Nie sposób jest w końcu nie pochylić się nad pewną twórczością. Celowo nie podam nazwy kanału, aby nie zapewniać tej osobie darmowej reklamy. Od kilku lat autor produkuje psychodeliczne materiały. Wszystkie z nich są w ścisłym nawiązaniu do zaginięcia Iwony Wieczorek. Autor próbuje w nich oburzyć i wzbudzić reakcję otoczenia. Początkowo te filmy budziły tylko obrzydzenie i lęk. Autor kreował się na postać, która bezpośrednio stoi za zaginięciem 19-latki. Sugerował przetrzymywanie jej oraz dokonanie na niej zbrodni. Ostatnio poczuł się jednak jeszcze bardziej pewien siebie i rozpoczął atak na rodzinę zaginionej. Mężczyzna wykazuje, że jest w posiadaniu wiedzy na temat losów Iwony. Wprost zarzuca, że za jej zniknięciem może stać jej własna matka i ojczym. Autor bawi się ze swoimi widzami w jakąś upiorną grę, tworząc jednocześnie z tej tragedii tanią rozrywkę. Postać ta jest destrukcyjna i prawdopodobnie poważnie zaburzona. Prokuratura powinna przyjrzeć się wszystkim materiałom, ponieważ być może mamy sytuację bez precedensu i prawdziwy sprawca sam nawija się im na widelec. Matka Iwony również postanowiła walczyć z hejtem. Po latach nagonki na jej osobę postanowiła do obrony zaangażować swojego prawnika. Na ten moment zbierany jest rozległy materiał dowodowy. Kobieta ma żal, że pomimo upływu 13 lat, nadal odbiera jej się prawo do zwyczajnego życia. Wciąż szuka swojej córki, ale musi też żyć dalej dla pozostałej części rodziny. Od kilku miesięcy nasiliły się ataki na kobietę. Komentarze przepełnione są nienawiścią i zarzutami. Spore grono osób ustawiło matkę Iwony jako główną podejrzaną w sprawie. Utrudnia to jej normalne funkcjonowanie i życie zawodowe. Od 13 lat jej telefon nie przestaje milczeć, a niektóre wiadomości spędzają sen z powiek. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Trzymajcie się.